Stoję wprawdzie tutaj, ale zdaję sobie z tego sprawę, że sam bardzo wiele mógłbym się nauczyć od wielu z Was siedzących tutaj na tym miejscu. Jednak chciałbym się podzielić tym, co Pan Bóg mi też pokazał, czego nauczył, tym, co widzę. Chciałbym się podzielić pewnymi przemyśleniami w oparciu o Boże Słowo, też na temat, jaki też mamy teraz na tej konferencji, zagrożenia we współczesnym Kościele. Tych zagrożeń jest tak wiele, że trudno byłoby nam je wymienić tu wszystkie. Jednakże chciałbym zwrócić też uwagę na pewne takie, myślę, ważne rzeczy, które pomogą nam przezwyciężyć, dać opór, czy nabyć to właściwe rozeznanie w tych różnych niebezpieczeństwach, jakie czyhają w naszym życiu. Takim tematem, którym chciałbym się podzielić, to jest Ewangelia sukcesu, a niesienie krzyża. Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział w wierszu 5 takie słowa: albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Apostoł Paweł, żegnając się ze starszymi w zborze w Efezie, powiedział do nich: miejcie pieczę o samych siebie. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Do Tymoteusza, swego syna w wierze, Paweł pisze, że przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim. Jest wiele innych miejsc ostrzegających nas przed tymi rzeczami, które znajdują miejsce nie w świecie, ale w Kościele. I Pan Jezus do zborów, w listach do zborów, o których czytamy się z objawienia Jana, mówi między innymi: mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Ja bym tutaj powiedział coś więcej, że porzuciłeś Boże Słowo, ponieważ miłość do Boga polega na tym, że przestrzega się przykazań Jego. A więc mam ci za złe, Pan Jezus ma za złe zborowi, że odszedł od Jego Słowa, odszedł od tej Bożej miłości. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się. Do drugiego zboru mówi: mam ci za złe, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, którzy trzymają się nauki Nikolaitu. Upamiętaj się więc. Do innego mówi: mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, prawie trzeteczeństwo. A więc Słowo Boże pokazuje, że to, przed czym Pan ostrzegał, przed czym ostrzegali inni apostołowie, to jednak znalazło miejsce w kościołach, w chrześcijańskich społecznościach. Paweł mówi: czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? I dlatego też apostoł Jan powiada: nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Co brat czytał na początku, to słowo z Księgi Dziejów Apostolskich, że wierzący w Berei byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice. Dlaczego? Dlatego, że codziennie badali wszystko w świetle Słowa Bożego. Czy to jest zgodne z tym, czego naucza ich Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus? Kościół zawsze zmagał się od samego początku z zagrożeniami, z różnymi niebezpieczeństwami, pułapkami, które zagrażają czystości, a także egzystencji, a nawet działaniu tego Kościoła. I to jest związane między innymi z trzema takimi wrogami. Oczywiście tych nieprzyjaciół jest wielu, ale chciałbym zwrócić uwagę na trzech takich wrogów Kościoła, nieprzyjaciół Kościoła. Pierwsze to świat. I krótko mówiąc, w pojęciu tym mogliśmy powiedzieć: zawieraj się pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia.
Drugim takim nieprzyjacielem Kościoła to jest ciało. Mówiąc krótko, ciało oznacza egoizm. Ciało oznacza życie po swojemu. Apostoł Paweł mówi, że żyjemy w ciele, w którym nic dobrego nie ma. I czasami, albo może coraz częściej, my jako chrześcijanie zapominamy o tym, że Kościół należy do Chrystusa. Że my należymy do Chrystusa, a nie do siebie samych. I skuteczną odpowiedź na to zagrożenie może być postawa. Nie ja, lecz Chrystus jest postawa. Trzecim takim zagrożeniem to jest szatan, nazywany starodawnym zwodzicielem, który próbuje zasiać w sercach dzieci Bożych powątpiewanie w prawdziwość i moc Słowa Bożego i w dzieło Krzyża Chrystusowego. Aby w tej duchowej walce odnieść zwycięstwo, trzeba stanąć mocno na gruncie, na fundamencie założonym przez Boga. A co jest tym fundamentem? To jest Krzyż Chrystusowy i Boże Słowo. Gdyż tym, czego szatan dzisiaj najbardziej się obawia, to jest moc krwi baranka Bożego przelana na Golgocie dla odkupienia naszego. I moc Słowa Bożego. Apostoł Paweł, apostoł Jakub, między innymi w swoim liście w 4 rozdziale i apostoł Piotr w 1 liście pisze: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie mu się mocni wierze, a ucieknie od was. W zborze tak czytamy Księgę Objawienia Jana, tak prowadzę takie rozważania i niedawno taki jeden wiersz szczególnie mnie poruszył. W jednej z wizji, jaką Jan otrzymał na wyspie Patmos od Boga, Jan ujrzał świętych w niebie i usłyszał głos z nieba, który oznajmił mu, w jaki sposób ci ludzie odnieśli zwycięstwo nad szatanem i znaleźli się w niebie. Czy wiecie, co było powodem, przyczyną ich zwycięstwa? Księga Objawienia, 12 rozdział, wiersz 11 mówi tak. A oni zwyciężyli go, to znaczy diabła, przez krew baranka, przez słowo świadectwa i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Oni nie zwyciężyli baranka przez pieśni. Pieśni są dobre, ja nie mówię, że złe. One są częścią życia dziecka Bożego. Ale nie przez pieśni zwyciężyli. Oni nie zwyciężyli diabła przez jakiekolwiek inne dobre uczynki, wspaniałe rzeczy czyniące w imieniu Bożym. Oni zwyciężyli diabła przez krew baranka, przez słowo i przez nieumiłowanie swojego życia tak, by je obrać raczej niż śmierć. Pan Jezus wstąpił na grzeszną ziemię nie po to, aby się śmiać, bawić czy prowadzić jakiś rozrywkowy tryb życia. On przyszedł na ziemię po to, by cierpieć. Cierpieć za moje i twoje grzechy. On przyszedł po to, by umrzeć. On przyszedł po to, by na Golgocie złożyć swoje życie w ofierze za grzechy nasze. Zakładając jednocześnie taki solidny, trwały fundament, niewzruszony fundament, na którym zaczął budować swój Kościół. I kto na tym fundamencie buduje swoje życie, ten się nigdy nie zachwieje. A jeżeli nawet upadnie, to Pan da mu siły się podnieść i dalej iść tą drogą, na której go postawił. A tym fundamentem jest Chrystus ukrzyżowany, jest Boże Słowo. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim będziemy. Co daje pewność zbawienia, pewność życia wiecznego, pewność zwycięstwa? Krzyż Chrystusowy, śmierć z Chrystusem i w Chrystusie, by żyć, cię prowadzić dla Niego. Co było mocą, drodzy, i siłą pierwszego Kościoła? Słowo Boże mówi, że krzyż Chrystusowy. W pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, apostoł Paweł w wierszu 17 pisze: nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił,
lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ktoś powiedział kiedyś, krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć. Zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie. Udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć. Zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami. To właśnie w krzyżu drodzy Bóg objawił siebie światu. W tym znaku pohańbienia, w tym znaku odrzucenia Bóg skrył swoją godność i chwałę. To krzyż jest miejscem objawienia Boga Jego wielkiej miłości do człowieka. Krzyż jest też miejscem zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości, którego dokonała krew baranka Bożego, niewinnego baranka Bożego, Syna Bożego, gdzie dokonało się zbawienie człowieka. To w krzyżu Bóg okazał swą świętość, potępiając grzech w ciele, czytamy w liście do Rzymian, mówiąc, że nic nieczystego, żaden grzech, żadna nieprawość nigdy nie znajdzie się w obecności Boga, Boga świętego, sprawiedliwego. Że nikt, kto czyni grzech, nie znajdzie się w miejscu Bożej obecności. I dlatego też całe życie chrześcijańskie powinno być, drodzy, wpisane w krzyż Chrystusa. Powinno być tym nieustannym umieraniem dla grzechu, dla tego świata, dla swojego ja, po to, abyśmy mogli żyć tylko dla Boga. Dlatego Paweł pisze, że świat musi być dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. A Pan Jezus Chrystus w taki jasny i zdecydowany sposób określa, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. I w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, wierszu 23 mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój codziennie i naśladuje mnie. Oto jest droga, która prowadzi do wiecznej chwały. To jest droga, po której będzie kroczył tylko szczerze oddane, będzie kroczyło szczerze oddane dziecko Boże swemu Panu. Po której jest to droga, po której nie pójdzie, jak to się określił, taki cukierkowy chrześcijanin. Nie wystarczy tylko powiedzieć, o, Pan Jezus za mnie umarł. O, ja się nawróciłem. Jestem Jego dzieckiem. Ludzie po 50 latach składają świadectwo swojego życia z Bogiem. 50 lat temu się nawróciłem. I to jest całe ich świadectwo. Ale nie wystarczy powiedzieć, że się nawróciłem. Nie wystarczy tylko powiedzieć, ja wiem, że Pan Jezus umarł na Golgocie. Ale czego nam potrzeba? To, czego nam potrzeba, to doświadczania każdego dnia mocy śmierci Chrystusa. To każdego dnia brania krzyża swego i kroczenia drogą Jezusa. Drogą, która wiedzie poprzez Golgotę, miejsce hańby, ale za którą znajduje się przecudna, wspaniała chwała uwielbionego i wywyższonego Chrystusa. Dlatego też pragnieniem Pawła, wielkiego męża Bożego, było to, aby Bóg zachował go od tego, by miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest chlubą, to powinno być chlubą Bożego Kościoła. A co dzisiaj staje się chlubą Kościoła Bożego? Co dzisiaj staje się chlubą życia wielu chrześcijan? Czasami ja się zastanawiam,
co jest chlubą mojego życia. Ja potrafię cały czasami wiele mówić o różnych rzeczach miłych, przyjemnych dla mnie, ale nawet nie pomyślę o tym, co powinno być tak naprawdę chlubą mojego życia. Czym jest niesienie krzyża? Kilka takich myśli. Pierwsze, jest to obraz utożsamiania się z Chrystusem w Jego śmierci dla tego świata. Jest to obraz gotowości poświęcenia dla Pana całego swojego życia. Nie należę już do siebie. Całe moje życie jest własnością Pana. W liście do Tytusa w 2 rozdziale jest powiedziane, że Chrystus odkupił nas po to, abyśmy byli Jego własnością. Niesienie krzyża to obraz gotowości całkowitego podporządkowania się woli Pana. Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Nasze siostry, tak szczerze mówiąc, ile razy w taki sposób podchodzimy do tego, co podejmujemy w swoim życiu? Czy naprawdę chcemy, żeby to Boża wola się działa w tym, co ja podejmuję, w moich decyzjach, w moich działaniach? Czy często to ja przed wybieram swoją wolę, a później mówię, Panie Boże, no trochę źle zrobiłem, ale Ty pobłogosław to. Niesienie krzyża to pragnienie podobania się tylko Panu i postępowania według Jego słowa. Niesienie krzyża to obraz umierania dla tego świata, grzesznego świata, dla jego grzesznych przyjemności i przyjaźni, dla grzesznych postaw, zajęć, dla tego wszystkiego, co nie podoba się Bogu. Ludzie, którzy żyją w mocy śmierci Chrystusa, odchodzą spod krzyża zawsze odmienieni. Dlatego też, drodzy, diabeł nie cieszy się, gdy chrześcijanie mówią o ukrzyżowanym Chrystusie, gdy chrześcijanie wywyższają ofiarę Chrystusa. Dlatego też, nie zasypiając gruszek w popiele, robi wszystko. Wykorzystuje każdą sposobność, aby zwieść i wybranych, aby pozbawić chrześcijan, drodzy, tego ich mocnego oparcia w krzyżu Chrystusowym i w Bożym Słowie, wysyłając wielu swoich sług, przybierających, jak mówi apostoł Paweł, postać anioła światłości z różnymi swoimi naukami. On wie, że najbardziej podatnymi na zwiedzenie są ludzie wierzący, którzy przestają doceniać w swoim życiu wartość śmierci Chrystusa. Którzy przestają trzymać się ściśle w swoim życiu Słowa Bożego i nie są całkowicie mu posłuszni. Pan Jezus powiedział, że wielu przyjdzie w Jego imieniu, aby zwieść wielu i pociągnąć za sobą. Apostoł Paweł powiada, że wielu wyjdzie fałszywych nauczycieli, fałszywych nauk spośród was, spośród chrześcijańskich społeczności, co może być bardziej niebezpieczne od fałszywych nauczycieli przychodzących ze świata. Dlaczego? Dlatego, że często są to ludzie, których znamy jako dobrych, wspaniałych wierzących. I mówimy, jak taki człowiek wierzący może głosić fałszywą Ewangelię? A Słowo Boże mówi, że tak się będzie działo. Słowo Boże, drodzy, zwraca również uwagę na to, że wielu chrześcijan pod wpływem ducha tego świata będzie zaczynało tracić chęć na słuchanie Słowa Bożego, na słuchanie zdrowej nauki, na słuchanie zwiastowania Chrystusa ukrzyżowanego, szukając nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, co im będzie bardziej odpowiadało, co będzie bardziej przyjemne dla ciała i dla ducha. Kiedyś jeden taki przyjaciel mój, który jest w Niemczech, powiedział, słuchaj, są u nas takie zbory, gdzie się nie mówi o krzyżu Chrystusa, o śmierci, o pokucie. Nie znajdziesz tego, się nie śpiewa o tym, bo to staje się złem i niemile widziane wśród wierzących. I apostoł Paweł zwraca się do wierzących w Galacji i mówi tak, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Jeśli wam to zwiastuję,
Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Ewangelia, która mówiła o krzyżu Chrystusa, o konieczności niesienia krzyża i codziennego umierania wraz z Chrystusem dla tego świata, która w pierwszych czasach Kościoła poruszała tysiące serc ludzkich, dzisiaj przestaje podobać się ludziom. Dzisiaj staje się Ewangelią niepopularną. Dlatego też Ewangelię dziś zaczyna się dostosowywać do swoich własnych potrzeb, do swoich własnych odczuć i pragnień, przekształcając ją na obraz odpowiadający naszym jakimś celom i pragnieniom, naszym własnym wizjom, będący często odbiciem naszych poglądów, jak też często różnych trendów, norm i mody tego świata, który nas otacza. Dziś wiele dążeń idzie w kierunku nie zmiany świata, ale zmiany Biblii. Kiedyś pewien młody wierzący człowiek mi powiedział, nieważne, co mówi Biblia. Ja wiem, że Biblia o tym nie mówi, ale to robią inni chrześcijanie, a więc to jest dobre, to musi być dobre. I ja to będę robił. Nieważne, że Biblia tego nie mówi. Taka staje się postawa dzisiaj wielu chrześcijan. I staje się ona coraz bardziej widoczna w życiu wielu społeczności, które zamiast trzymać się ściśle Słowa Bożego i tego, by podobać się Panu, zaczynają postępować według własnych pożądliwości i przyjemności, naśladując świat, czy to w sposobie postępowania, mowy, wyglądu i wielu innych rzeczy. Dave Hunt w książce Zwiedzione chrześcijaństwo napisał: Pismo Święte uchodzi dziś za zaledwie jeden z wielu składników recepty na szczęście, którą tak długo można uzupełniać wszelkimi dodatkami, jak długo taka mieszanka smakuje mniej więcej biblijnie. Wskutek tego wierzący tracą swój smak i apetyt na prawdę. Diabeł wie, jak wielkim znaczeniem dla chrześcijan, dla Kościoła Bożego jest krzyż Chrystusa. Ale tak naprawdę nie atakuje samego krzyża, ale zaczyna promować różne zwodnicze doktryny i teorie, które w subtelny sposób zaczynają niszczyć znaczenie krzyża Chrystusowego, a więc ofiary Chrystusa za grzech. Ponieważ wie, że chrześcijaństwo pozbawione tego fundamentu stanie się w pewnym momencie pewną widowiskową tylko formą, rytuałem czy sztuką, pozbawioną mocy. Jest wiele zwodniczych doktryn. Chciałem wspomnieć, kiedyś czytałem o pewnej islamskiej sekcie Ahmadyci. I ta sekta uważa za swój obowiązek obalenia chrześcijaństwa. Ale w jaki sposób? Negując jego centralny element, czyli naukę o śmierci i zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teoria ewolucji, bardzo znana nam, jej największym tak naprawdę kłamstwem jest stwierdzenie, że ofiara Chrystusa jest zbędna, gdyż człowiek bez Boga sam rozwija się w coraz doskonalszą istotę. I w ten sposób tak naprawdę teoria ewolucji niweluje potrzebę ofiary Chrystusa. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Na inną zwodniczą doktrynę, która niesie wiele dzisiaj spustoszenia w życiu wielu chrześcijan i wielu społeczności. I tak jak wspomniałem, tym bardziej niebezpieczną od innych, gdyż ma ona swoje korzenie w chrześcijaństwie i jest promowana przez znanych chrześcijańskich przywódców, a mianowicie Ewangelia sukcesu. Chrześcijaństwo samo w sobie, wiecie, jest naprawdę wielkim sukcesem. Bo człowiek, który dostąpił zbawienia, czy nie jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Albo czy można sobie, drodzy, wyobrazić coś bardziej cennego od Bożej łaski? A przecież jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy Bożą łaską obdarzeni. Jednakże coraz większą popularność zaczyna zyskiwać sobie pogląd, który ów chrześcijański sukces zaczyna w zupełnie inny sposób spostrzegać, a mianowicie jako błogosławieństwo finansowe i zdrowotne. Mało tego, błogosławieństwo to
ma być nieodzownym elementem życia każdego dziecka Bożego. Czasami, wiecie, słyszę, o jak Bóg mu błogosławi. Zobacz, ma taki potężny, wspaniały dom, ma wspaniały samochód, ma wiele innych rzeczy. A drugi człowiek, który nic nie ma, on, a to taki. Kiedyś pewien brat opowiadał, miał wypadek i w zborze podchodzi do niego jedna osoba i mówi, o bracie, jak ty musiałeś mocno zgrzeszyć, że Pan Bóg cię tak mocno ukarał. On powiedział, kogo Bóg miłuje, tego doświadcza. Ale drodzy, chcę pokazać, że to są właśnie poglądy Ewangelii sukcesu. Ewangelii, która w skryty sposób przenika w życie wielu chrześcijan. Zdrowie fizyczne, powodzenie finansowe, szczęśliwa rodzina. Znaczy, nie chcemy tego dla siebie. Chcemy tego, pragniemy tego. I myślę, że każdy z nas ma nadzieję, że będzie się cieszył tymi rzeczami w swoim życiu. To są tu też niewątpliwie Boże dary, jakimi Pan Bóg obdarza swój lud. Ale w życiu różnie się układa. Często zamiast zdrowia nawiedzana choroba, nieraz przychodzi bieda. I tak często młody człowiek, który uważa siebie, że jest oczkiem wokół Boga, nagle stwierdza, że niekoniecznie został przez Boga przeznaczony do wielkich rzeczy. A jego życie, które miało być tak piękne, nagle patrzy, przebiega w bólu, niedostatku, zniechęceniu. Dlaczego się tak dzieje, że na ludzi spadają te wszystkie nieszczęścia? Czy jest jakiś skuteczny sposób, przez który moglibyśmy się uchronić od tego? Czy jesteśmy w stanie my jako ludzie zapanować nad rzeczywistością? I na te pytania próbują znaleźć odpowiedź różni ludzie. I odpowiedź znaleźli między innymi fałszywi teolodzy, którzy stworzyli system nazywany Ewangelią Sukcesu. Teologia sukcesu nie jest jakimś nowym zjawiskiem. Jej początki sięgają już nurtu gnozy, który łączył sobie ideę chrześcijaństwa i innych takich głównie wschodnich religii. I w takim wielkim uproszczeniu powiem, że gnostycyzm głosił, że Bóg jest dobry i niepodobne twierdzić, aby zsyłał cierpienia na człowieka. I dlatego też jest rzeczą niemożliwą, aby człowiek, który prowadzi święte życie, cierpiał w swoim życiu. I dziś wiele elementów tego nauczania na trwałe zagościły w wielu doktrynach chrześcijańskich, stając się między innymi punktem wyjścia do powstania teologii sukcesu, przyjmowanej głównie w nurtach charyzmatycznych, ale nie tylko, również pojawiający się w wielu innych ruchach protestanckich. Czego ta nauka naucza? Kilka takich myśli. Pierwsze, polega ona na przekonaniu, że powodzenie materialne, zdrowie fizyczne i szczęście są owocami właściwego używania zbudowanej na Biblii wiary. W związku z czym należy o te rzeczy zabiegać i usilnie do nich dążyć. Natomiast nędza i choroba nie są wolą Bożą dla człowieka wierzącego. Dalej, ta nauka opiera się na wierze, że wszelkie ludzkie słowo wypowiedziane z Bożą wiarą osiąga skuteczność Słowa Bożego. Dalej, mówi ona, że szczęście jest nagrodą za dobre postępowanie, a cierpienie jest karą za grzech. Kiedyś w Opolu, w zborze zielonoświątkowym, jedna siostra, bardzo miła, starsza, zachorowała i przyjechali jacyś młodzi ludzie z innego miasta, nie będę mówił co, i gdy przyszli do niej, zaczęli wyganiać z niej demona, ponieważ ona jest chora, to dlatego demon ją opętał. Do jakich paradoksów dochodzi w życiu ludzi, którzy odchodzą od nauki Słowa Bożego. Ale Ewangelia sukcesu głosi, że Bóg jest dobry i nigdy nie syła na ludzi nieszczęścia. Że cierpienia spowodowane są problemami duchowymi, szczególnie zaś słabą wiarą. Dalej nauka ta podkreśla potęgę samosugestii. Uwierz coś, a na pewno to się stanie.
jakieś, no sporo lat temu, jak to były takie głośne te przebudzenia, szczególnie w Korei i w Seulu, gdzie powstały takie potężne zbory, jeden z przywódców tego kościoła, Yonggi Chu, czytałem, powiedział, nauczał coś takiego. Jeżeli wyobrazisz sobie jakąś rzecz, której pragniesz, dokładnie wyobrazisz sobie kolory, wymiary, rozmiary, wszystko, będziesz o tym intensywnie myślał, tak długo, mocno, to w pewnym momencie dostaniesz dokładnie to, co sobie wyobraziłeś. Oto Ewangelia sukcesu. I do tego dzisiaj ludzie dążą. Ktoś, czytałem kiedyś powieść jednego brata, który powiedział, kilka przykładów podał, co pojawia się w społecznościach głoszących teologię sukcesu. Przywiązywanie dużej wagi do oprawy nabożeństwa. Nie będę rozwijał tego, myślę, że możemy wiele rzeczy powiedzieć. Drugie, ekscentryczny sposób prowadzenia nabożeństwa i zachowywania się podczas nabożeństw. Skandowanie praw, na przykład Jezus jest Panem tego miasta przez ileś tam minut czasu. Przekonanie o rychłym nadejściu wielkiego przebudzenia w mieście. Urządzanie nabożeństw w prestiżowych miejscach, hotelach, centrach handlowych, na lotniskach. Często poruszane tematy podczas kazań to potęga samosugestii. Uwierz, a to się stanie. Kreatywność w życiu, planowanie życia, zarządzanie czasem. Charakterystyczna nomenklatura jak lider, departament, specjalista do spraw i tym podobnych wiele innych. Oczywiście nie wszystkie te rzeczy są złe same w sobie, ale stawianie ich ponad Boga, ponad Słowo na pierwszym miejscu prowadzi do duchowego upadku. Jak każda zwodnicza nauka, drodzy, teologia sukcesu narodziła się z wybiórczego traktowania pewnych prawd objawionych w Piśmie Świętym. Nie trudno w Biblii jest znaleźć fragmenty Słowa Bożego, które mówią, że Bóg pragnie nas obdarzyć błogosławieństwem, albo że bieda czy choroba są karą za grzech. Są takie miejsca i to jest prawdą. Ale w Biblii znajduje się również wiele fragmentów, kiedy wyżej te przedstawione zasady nie mają zastosowania. Pismo Święte jasno nas poucza, drodzy, że świętość niekoniecznie łączy się ze zdrowiem czy powodzeniem materialnym. Na przykład Paweł radzi Tymoteuszowi, żeby zażywał sobie odpowiedniego lekarstwa na jego problemy żołądkowe. Paweł miał problem zdrowotny, wielki, prosił Boga, aby Bóg go uwolnił od niego. A co usłyszał? Dosyć masz na łasce mojej. I Pan Bóg uzdrowił go? Nie. Ale to był potężny sługa Boży, wspaniały mąż Boży. Paweł cierpiał często niedostatek. Drodzy, czytajmy list do Hebrajczyków 11 rozdział, czy księgi Izajasza 53 rozdział. I tam zobaczymy mężów Bożych, tam zobaczymy Syna Bożego, których droga nie była usłana różami, ale którzy byli zabijani, paleni, zarzynani, którzy cierpieli, prześladowania wielkie przechodzili w swoim życiu. Dawid Wilkerson w jednym ze swoich kazań powiedział, że oglądał kasetę wideo z konferencji, na której głoszono Ewangelię sukcesu. Powiedział, to co zobaczył, to go mocno przeraziło. Chciałem powiedzieć, to jest pastor zielonoświątkowy w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczął pracę wśród narkomanów, trudnej młodzieży w Nowym Jorku. I powiedział tak, zobaczył pastora, który syczał jak wąż. Ludzie pełzali po podłodze, wyli jak dzikie zwierzęta albo zwijali się ze świętego śmiechu. W pewnej chwili jeden z muzyków zaczął śpiewać: biegnijcie po pieniądze. Jeżeli będziesz biegł wystarczająco sprawnie i szybko, to stanie się bogaty, bogaty, bogaty. Nagle ludzie zaczęli biegać jak szaleni po budynku, śpiewając: biegnij, a stanie się bogaty. I Dawid pyta się, dlaczego ci ludzie dali się tak zwieść? Większość z nich słyszała prawdziwą Ewangelię. Miała to prawdziwe poselstwo, ale najwidoczniej już nie chcieli słuchać dłużej tej prostej, nieskomplikowanej Ewangelii i dali sobie wcisnąć kłamstwo. Byli żonni pieniędzy, pełni ducha chciwości i wyszukali sobie nauczyciela Ewangelii sukcesu. Pewnego razu, mówię, otrzymał list od chrześcijanki, która napisała: mój mąż, który jest rzekomo chrześcijaninem, jest hazardzistą wielkiego kalibru.
Gdy byłam tak zaniepokojona towarzystwem, w jakim się obraca, zwróciłam się do pastora. Nakłoniłam go, aby poszedł do pastora. I napisała: bracie Wilkerson, nie uwierzysz w to, co się wydarzyło. Mój mąż poszedł do tego pastora. On powiedział: przeszukałem pismo od pierwszej księgi Mojżeszowej do Objawienia i nie mogę znaleźć ani jednej rzeczy w piśmie przeciwko uprawianiu hazardu. I on powiedział: nie widzę w tym grzechu. Powiedział coś w sensie: życzę miłej zabawy. Ona napisała: jakże mąż Boży może powiedzieć coś takiego mojemu mężowi? Jeszcze jeden przykład z kazania Wilkersona, który powiedział: pewien ewangelista nazywa siebie barmanem Ducha Świętego. Mówi: podejdźcie do baru i napijcie się Ducha Świętego. To tak zwane przebudzenie, Toronto Blessing. Najgorsze bluźnierstwo na świecie nie przychodzi ze strony ateistów, lecz zakazalnic i spod piór odstępczych, bezbożnych kaznodziei. Niech pójdą oni z tą fałszywą Ewangelią śmiechu do obozu uchodźców na Bałkanach, gdzie żony płaczą, ponieważ widziały, jak ich mężowie zostali zastrzeleni. Ich córki zostały zgwałcone, ich dzieci są głodne. Straciły swoje domy, są bezdomne. Idźcie tam, mówi, i poproście je, aby podeszły do baru. Powiedzcie im: Duch Święty chce, abyście się śmiały. Jak one przyjmą was tą fałszywą Ewangelią? Paweł pisze do Galacjan w 5 rozdziale, 7 wierszu. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Któż was omamił, mówi w 3 rozdziale, abyście prawdzie nie byli posłuszni? Któż was omamił? Biegliście dobrze. Pewien angielski wykładowca Zielonoświątkowej Ligi Modlitwy kiedyś postawił przed zgromadzeniem kwestię mocy i świętości i powiedział: ci, którzy chcą mocy, niech staną po mojej prawej stronie. Ci, którzy chcą świętości, niech staną po lewej. Zgromadzenie ustawiło się w stosunku 10:1 za mocą. To pokazuje nam, drodzy, prawdziwe oblicze współczesnego chrześcijaństwa. Jakże bardzo realnym czyni bliskość sytuacji, gdy Pan przyjdzie i będzie musiał zadać pytanie: gdzież jest wiara, do której ja was powołałem? Chrystus staje się obcym, gdy ludzie go wychwalają, ale przestają się do niego modlić. Chrystus staje się obcym pośród nas, drodzy, gdy my chcemy jego mocy, a nie jego świętości. Staliśmy się ludźmi wielbiącymi Boga, ale nie modlącymi się do niego. Chcemy ucieczki od bólu i cierpienia. Chcemy, aby nasze problemy znikły, aby nasze choroby znikły. Unikamy krzyża i strat. Nie chcemy dla siebie żadnego Getsemane, żadnej mocy w agonii. Chcemy jego uzdrawiającej mocy. Chcemy jego obietnic, chcemy jego powodzenia. Chcemy jego ochrony. Chcemy więcej jego ziemskich dóbr. Chcemy jego szczęścia. Ale tak naprawdę nie chcemy jego samego. Nie chcemy Chrystusa. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale pisze, że wszyscy ci, którzy pokładają swą nadzieję w Chrystusie w tym życiu ziemskim, są najbardziej pożałowania godni. Lozańska Grupa Teologiczna w 2009 roku wydała oświadczenie, ja sobie pozwolę zacytować, kilka myśli dość ciekawe, wyrażające zaniepokojenie rosnącą popularność Ewangelii Sukcesu na świecie. Przyznała ona, iż pewne wymiary nauczania sukcesu mają swoje korzenie w Biblii. Jednak generalnie nauczania ludzi, którzy aktywnie promują tak zwaną Ewangelię Sukcesu, są fałszywe i znacząco wypaczają Biblię. Lozańscy teologowie zdefiniowali Ewangelię Sukcesu jako nauczanie, iż wierzący mają prawo do błogosławień, zdrowia i bogactwa i że mogą uzyskać te błogosławieństwa przez pozytywne wyznawanie swej wiary. Z nauczaniem tym jest związanych wiele kościołów zielonoświątkowych. Jak wykazał sondaż grupy badawczej Pew Forum,
przeprowadzone w 2006 roku, większość członków tego wyznania w 10 krajach poddanych ankiecie powiedziała, że wierzy, iż Bóg zapewni zdrowie i ochroni przed chorobami wierzących, którzy mają wystarczającą wiarę. Z kolei w 9 z 10 krajów stwierdzili, że Bóg materialne powodzenie da wszystkim, których wiara jest wystarczająca. Jednak, jak stwierdzili lozańscy teologowie, Ewangelia sukcesu jest zjawiskiem, które przekracza denominacyjne bariery i można je znaleźć zarówno w kościołach charyzmatycznych, jak i w innych protestanckich wspólnotach. Jedną z odrzucanych przez teologów nauk jest ta, że Boża cudotwórcza moc może być traktowana jako autentyczna, poddana ludzkim technikom lub manipulowana przez słowa, działania czy rytuały ludzi. Lozańska grupa teologiczna ubolewa także, iż wiele osób oddaliło się od kluczowych i fundamentalnych zasad wiary ewangelicznej, w tym od traktowania Biblii jako autorytetu i priorytetu Słowa Bożego, jak również od centralności Krzyża Chrystusa, a więc od tego jedynego, właściwego fundamentu Bożego Kościoła, fundamentu, na którym się nie zachwiejemy. Wiele jest takich przykładów, mógłbym przytaczać. Chciałbym kilka takich wspomnieć. Pastor Paul Crouch to jest szef największej chrześcijańskiej sieci telewizyjnej TVN. Jeżeli ktoś ma kablówkę, tam bardzo dużo programów jest właśnie z tej sieci. I on powiedział, że jeżeli kogoś nie stać na ofiarę wysokości $1000, powinien uczynić krok wiary i dać jakąkolwiek. A Pan Bóg wynagrodzi taki uczynek z nawiązką. W ciągu 31 lat ten człowiek wraz z żoną drobne datki swoich widzów zamienili w światowe imperium medialne i życie w wielkim luksusie. Jednakże takim głównym elementem ich sukcesu była doktryna zwana Ewangelią Sukcesu, która obiecuje wiernym, że Bóg obsypie dobrami doczesnymi każdego, kto głosi Jego Słowo. Gdy dajesz Bogu, udzielasz Mu po prostu pożyczki, a On odda Tobie z procentem, mówi Crouch. Oddani widzowie tej sieci telewizyjnej mówią, że Crouchowi nie mają się z czego tłumaczyć. Wręcz przeciwnie. Sukces materialny jest potwierdzeniem tego, że cieszą się Bożą łaską. Gdyby im się nie powodziło, wierni nie mieliby dowodu Bożego błogosławieństwa. Tak potrafili zwieść miliony ludzi na całym świecie. John Kilpatrick założył kościół w Alabamie i ostatnio czytałem, że 23 lipca podczas konferencji rozpoczęło się tam wielkie przebudzenie, na które tysiące ludzi z całej Ameryki tam zjeżdża, gdzie 4 razy w tygodniu są nabożeństwa w mieście Mobile w stanie Alabama. Dokonuje się tam wielu cudów uważanych za ewidentne owoce Ducha Świętego. A pod koniec każdego nabożeństwa pastor John Kilpatrick upomina się o wpłaty na konto swojego kościoła. Odczytywane są nawet listy osób, którzy dokonali największych wpłat na misję tego przebudzenia. Teraz był koncert taki Hillsong w Warszawie, który jest związany z kościołem Hillsong. Ja nie mówię, że muzyka jest zła, bo moja córka też tam była. Lubię słuchać tą muzykę, bo pięknie śpiewają, piękne treści często są tych pieśni. Ale chciałem zwrócić na coś innego uwagę. Ten kościół został założony w 1983 roku i podstawą założenia kościoła było uwielbienie Boga przez muzykę, która praktycznie, jak czasami w programach telewizyjnych mogę oglądać, zajmuje całość nabożeństwa. Nie to, co było fundamentem budowania kościoła w pierwszych wiekach, gdzie chrześcijanie zbierali się na nauce apostolskiej, na czytaniu i na modlitwie. Dzisiaj to jest fundamentem budowy kościoła. I w październiku teraz w Kijowie była konferencja Hillsong, na której między innymi tam byli pastorzy, między innymi pastor Wiera Kasewicz z Moskwy i inni. Nie tylko pastorzy, ale i pastorowie.
I organizatorzy koncertu powiedzieli: wierzymy, że razem zdołamy uczynić nasze kościoły czempionami i liderami w naszych miastach i państwach. I podczas tego koncertu były rozdawane informacje, córka przywiozła, o konferencji, która w przyszłym roku w Warszawie będzie miała konferencję organizowaną przez Hilson Kiyup i Joyce Meyer, która jest drugą pastor w kościele Joela Austina w Ameryce. I konferencja będzie pod tytułem Festiwal Życia. Życie, śmiech, nauka. John Austin, założyciel tego kościoła, 15 lat temu wydzierżawił wielką halę sportową w Houston i przerobił ją na ponadwyznaniowy kościół w Lakewood, który jest jednym z największych kościołów w Stanach Zjednoczonych. I pewien dziennikarz tak to opisywał. Sklepienie tego pomieszczenia, całe w różach i fioletach, mieni się błyskającymi światełkami gwiazdami. Wierni siedzą w wygodnych fotelach, kamery są na długich wysięgnikach. Nawet w tej sali nie ma tylko jednej rzeczy. Nie ma żadnych symboli religijnych. Nawet krzyża bez Chrystusa, jak w tradycyjnych kościołach protestanckich. I pastor przekonuje, że trzeba nie tracić wiary w siebie i swoje możliwości. Myśl pozytywnie, gdyż Bóg pomaga optymistom. Głoszenie Ewangelii sukcesu, która mówi, że sukces i powodzenie, zwłaszcza finansowe, to znaka Bożej przychylności. I ta Joy Meyer jest drugim pastorem tego kościoła. I taka ciekawostka, ostatnio ten pastor Joel Austin w Stanach Zjednoczonych modlił się za nowo wybraną burmistrz miasta Houston, Anną Parker, która jest jawną lesbijką i jawnie propaguje ten swój sport, jak ktoś podpowiedział. A więc czytałem wypowiedź jednej uczestniczki, członkini tego kościoła. Diana Kranker należała przedtem do południowych baptystów, ale powiedziała, tam trzeba było akceptować każdy ścisły zestaw wierzeń, że na przykład homoseksualizm jest sprzeczny z Pismem Świętym. Zupełnie jej nie odpowiadało nauczanie sądów jako prawdy absolutne. Tutaj tego nie ma i dlatego ja tutaj jestem. I takie są pragnienia dążenia ludzi. U nas w Polsce ostatnio było kilka różnych wydarzeń, między innymi konferencje organizowane przez Kościół i Stowarzyszenie Willow Creek. I co ciekawe, ja nie mówię, że wszystko jest złe. I nie chcę powiedzieć, że wszystko jest złe, ale to stowarzyszenie, które rozpoczęło 13 lat temu organizowanie konferencji i podczas której wykłady wygłaszają czołowe postacie świata biznesu, polityki, sportu i pastorzy, którzy osiągnęli sukces w swojej pracy. A więc ludzie sukcesu, ludzie Ewangelii sukcesu, to są ludzie godni tego, by ich stawiać przed Kościołem, aby głosili swoje teorie. Nie Chrystusa ukrzyżowanego, ale drogę, na której możemy osiągnąć sukces. Inne seminarium, czyń to, co Jezus, służba w mocy ducha. To praktyczna nauka 6 umiejętności potrzebnych do życia i usługiwania w mocy Ducha Świętego. Czy chcesz nauczyć się w praktyczny sposób, jak uzdrawiać chorych, wypędzać demony, czy też przyprowadzać ludzi do Jezusa? Mówcami będą John i Sonia Decker, którzy są nauczycielami ewangelistami i oboje posiadają stopień Business Administration. A więc to jest istotne. Inna jeszcze taka krótka informacja. Jak co piątek czytam ostatnio w internecie. Wzywam, zapraszam wszystkich drogowiczów do modlitwy o drogę i Warszawę. Każde przebudzenie było poprzedzone duchowym głodem i czekaniem na Bożą interwencję. Na każdego modlącego się w wieczorniku 120 osób przypadło potem 25 nawróconych w dniu pięćdziesiątnicy. Jeżeli modli się nas dwóch, to osłaniamy 50 członków kościoła. Gdy trzech, to 75 członków. Jeżeli chcemy zobaczyć nowe nawrócenia, to nie powinniśmy na razie schodzić poniżej 4-5 modlących się w każdy piątek. A więc takie są dzisiaj filozofie ludzi wierzących.
którzy nie szukają Boga, Jego prowadzenia, którzy nie szukają mocy Ducha Świętego, ale sami swoją własną drogą, drogą teologii sukcesu, pragną osiągnąć sukces. Drodzy, co jest przyczyną takiej postawy przyjmowanej przez coraz więcej chrześcijan? Pan Jezus w historii przypowieści o czterech glebach podkreślił bardzo ważną rzecz. Brak korzenia w życiu. A więc brak tego właściwego korzenia, którym jest Chrystus ukrzyżowany i Boże Słowo, będzie prowadziło do zwiedzenia, do upadku i do pójścia drogą, która wiedzie na wieczne potępienie. Chrześcijaństwo dziś coraz częściej jest pojmowane jako wygodne, spokojne życie pod płaszczykiem religijności, które gwarantuje powodzenie, bogactwo, sukces, rozrywkę i różnego rodzaju przyjemności. I takie właśnie chrześcijaństwo, stwarzające pozory wielkiej pobożności, które próbuje godzić święte Boże wymagania z wymaganiami tego świata, jest coraz częściej akceptowane przez różne kręgi chrześcijańskie. Odejście od Chrystusa ukrzyżowanego, zaniechanie trwania w Nim i w Jego Słowie, odejście od głoszenia Ewangelii, o grzechu, sprawiedliwości, upamiętaniu, pokucie, świętości, bez której nikt, mówi Słowo Boże, nie ogląda Boga, będzie prowadziło do odstępstwa od Boga, do głoszenia tego, co miłe i przyjemne ciało, do postępowania i życia zgodnego z zasadą rób co chcesz, a Bóg jest miłością, albo módl się i baw, wszystko należy do ciebie. Teraz ostatnio w Polsce są tak popularne warsztaty gospel. Nie wiem, że to jest złe, ale w Opolu teraz w tym roku też były. I później był po koncercie tym już finałowym, w gazecie czytałem wywiad z zaproszonym, który prowadził, to jakiś murzyński wykonawca gospel z Anglii chyba był. I on powiedział tak, jesteśmy tutaj po to, aby się bawić. Będziemy bawić się przed Panem. A więc taki jest cel tego wszystkiego, tych działań. Jesteśmy po to, aby się bawić. Jakieś 20 lat temu był taki zespół Tony Johnson Singers i w Opolu oni też występowali. I to był początek, gdy grupy gospel w Polsce zaczęły działać. Tam była jedna z pierwszych, chyba wrocławska taka grupa. Miała koncert w Warszawie. Powiedział, że byli na tym koncercie. Koncert fantastyczny, wykonanie wręcz doskonałe. Ale powiedział, brakowało im czegoś, co my mamy. Oni nie mieli życia. My mamy życie. I to dzisiaj dzieje się. Kościoły powstają, ale są pozbawione Bożego życia, wypływającego z fundamentu krzyża Chrystusowego i z Bożego Słowa. Dziś dzieło krzyża i ofiara Chrystusa zostały zredukowane do rozumowych i uczuciowych takich wyobrażeń, które przynoszą w życiu człowieka tylko satysfakcję osobistą czy jakąś emocjonalną ulgę. I wyrażeniem tego może być wypowiedź, którą kiedyś ktoś powiedział. Chrystus umarł po to, abyśmy mogli tańczyć i ucztować z Bogiem. Czytałem niedawno świadectwa Głos Prześladowanych w gazetce i tam była wypowiedź trzech sióstr, nie wiem, z jakiegoś kraju, w którym cierpiały prześladowania. I one powiedziały tak, wierzący na Zachodzie modlą się o nas, aby Pan Bóg uwolnił nas od prześladowań. Ale my tego nie chcemy. Módlcie się, aby Pan Bóg wzmocnił naszą wiarę. One wiedziały, że to jest droga Chrystusa, którą oni idą. I chciały tą drogą iść aż do końca swojego życia. Co dziś jest chlubą, pragnieniem i dążeniem Twojego, mojego życia? Czy jest to Ewangelia Chrystusa ukrzyżowanego wraz z całym Jego pohańbieniem, odrzuceniem, cierpieniem i więzami? Czy jest to krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, za którym widnieje, drodzy, przecudna, wspaniała chwała, uwielbienie i wywyższenie wraz z zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem? Czy jest to Ewangelia sukcesu, nęcąca zwodniczym pięknem sukcesu, bogactwa, zdrowia, ale odrzucająca drogę krzyża Chrystusa, za którą ukrywa się otchłań wiecznego potępienia?
I kończąc, chciałbym, krótkie przypomniało mi się świadectwo mojej mamy, która gdy się nawróciła, przechodziła wiele różnych prześladowań ze strony bliskich, innych. I powiedziała, że kiedyś miała taki sen. Idzie drogą, wąską drogą, ciężko jest, nogi poranione, zaczyna się chwiać. A patrzę, a obok tej wąskiej drogi idzie grupa młodzieży ze zboru z gitarą, śpiewają, weselą się i wołają do niej: Ania, chodź tu do nas, po co masz się tak męczyć? Ona mówi, zaczęła się chwiać, tak siły zaczęły jej ubywać i w pewnym momencie słyszy głos: patrz na mnie, nie patrz na nich. I gdy doszła do końca drogi, tych młodych ludzi tam nie spotkała. Liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, w pierwszych 3 wierszach, takie czytamy słowo. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Niech to słowo, drodzy, będzie zachętą dla nas, dla mnie, dla ciebie, bracie, siostro. Abyśmy nie zważali na to, co dzisiaj nam próbuje się wcisnąć, ale trzymali się mocno Słowa Bożego. Trzymali się mocno krzyża Chrystusowego. Abyśmy każdego dnia wraz z Panem mogli mówić: wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany dla tego świata. Żyję już nie ja, ale Chrystus we mnie. Czy jest to dziś prawdą moim, w Twoim życiu? Jeżeli nie, to wołajmy do Boga, aby to stało się prawdą. Aby to stało się naszym fundamentem. A mogę Ci zagwarantować, że wtedy będziesz mógł z całą pewnością powiedzieć, jak apostoł Paweł: oto w niebie jest przygotowana dla mnie nagroda, którą Bóg dla mnie przygotował. Amen. Amen.